Halo? Tak, pamiętam, pamiętam. Odpis aktu chrztu. To może od razu sprawdzę, bo jestem w kancelarii. Jest, jest, jest. Ten wpis, którego szukałem. Można przygotować odpis. Swoją drogą to ciekawe, że to są tak krótkie ślady tego, że dany człowiek został ochrzczony. A często tak niewiele wiemy, czy dana osoba korzystała z tego, czerpała, czy też był to jakiś ślad. Krótki wpis. Podobnie jak u Mateusza, kiedy opisuje chrzest Jezusa. Gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, który zstąpił jakby gołębica i spoczął na nim. Rozległ się też głos z nieba: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Chrzest trwa zaledwie chwilę. Polanie wodą, połączone ze Słowem Bożym. Słowem obietnicy, że w tym, jak żył Jezus, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, każdy, kto w to wierzy, ma życie wieczne. I w zasadzie jest tak, że dzięki temu, co Jezus zrobił, Bóg mówi też do każdego i każdej osoby, która jest ochrzczona i wierzy w Jezusa jako swojego Pana: ty jesteś moim synem. Ty jesteś moją córką. I mam takie pytanie dla każdego. Czy wiesz, kiedy byłeś ochrzczony, byłaś ochrzczona? Czy wracasz do tego momentu, żeby zapytać się siebie, gdzie jestem na drodze wiary? Czy umiem czerpać z tego, że to inni przynieśli mnie do wiary, że to wyprzedza moje osiągnięcia, moje działanie, moje budowanie własnego szczęścia, jakkolwiek ono się nie udało? Czy umiesz z tego czerpać, z tych słów: jesteś moim synem, jesteś moją córką, jeśli przyjmujesz wiarą słowa obietnicy, dane w chrzcie, dane w Słowie Bożym?